Uczniowie oraz absolwenci szkoły podstawowej w Chełmsku-Śląskim zatańczyli poloneza nocą. W tym roku szkoła zamieniła się w pałacowy ogród. Tańczenie poloneza nocą w szkole w Chełmsku-Śląskim jest długą tradycją. Naprawdę dość długie lata, od 1995 roku. Co rok, no w tamtym roku oczywiście pandemia nam trochę było inaczej internetowo, ale również się odbył, także od 1995 roku. To właśnie polonezem ze szkolną społecznością żegnają się odchodzący z placówki absolwenci. Poloneza, czas zacząć. Są to absolwenci klas ósmych zespołu szkolno-przedszkolnego w Chełmsku-Śląskim. 50 par, także myślę, że sporo jak na te czasy, które mamy. Także naprawdę dwie klasy, 50 par. Przygotowania trwają zazwyczaj nawet kilka miesięcy, bo to od podstawowych rzeczy po dekoracje, także sztab ludzi pracuje nad tym, z naszego grona tutaj ze szkoły, naprawdę kilkanaście osób od 3-4 miesięcy, nawet do pół roku pracujemy nad tym widowiskiem. Dla publiczności taneczny występ przygotowały również kwiatuszki lnu. Na widowisko do Chełmska Śląskiego przyjeżdża wielu gości z różnych stron Polski. Ja jestem wręcz przekonany, że polonez nocą zrobił sobie taką markę, że na dzień dzisiejszy naprawdę w powiat i nie tylko ludzie przyjeżdżają, chcą go zobaczyć, bo wiedzą, że będzie to widowisko niespotykane jak na nawet warunki szkoły, gdzie my tą szkołę na ten jeden dzień w roku przekształcamy w całkiem inne pomieszczenia, znajdujemy się w całkiem innym świecie.